Ej, ekipa, witam was z Tonią. Witam was ponownie we Frostpunk 2. Słuchajcie, nadchodzi zamieć, nadchodzi niebezpieczeństwo. Musimy sobie przygotować się na wszelkie kłopoty z tym wszystkim, więc zobaczymy, co dzisiaj uda nam się zbudować, co dzisiaj to będzie ważne dla naszego przetrwania. Natomiast już mamy wydarzenie. Gorączokrwiści, reformatorzy. Zarządco, reformatorzy zaczęli opracować eksperymentalne urządzenia osobiste, które pomogą nam w walce z mrozem. Jedynym z najważniejszych takich wynalazków jest urządzenie do ogrzewania krwi. Krew uczestnika eksperymentu jest pompowana przez lampę, co pozwala na podniesienie jej temperatury, wyjaśnia jeden z lekarzy tej frakcji. Pozwala nam to na osiągnięcie niezwykłej odporności na warunki zewnętrzne. Urządzenie to cieszy się coraz większą popularnością wśród początkujących osadników, choć wierni uznali je za potworność. Okej, no to rozumiem. Relacje z reformatorami poprawiły się po tym, jak zobowiązywałem się przyjąć mróz. Zimno nieznacznie spada. O proszę, słuchajcie, ciekawa informacja. Rozumiem, przyjąłem informację, natomiast teraz co dalej robimy? Teraz musimy oczywiście... Aha, tutaj tych badań nie zmniejszyłem tempa, nie sobie tutaj pracuję w tym większym tempie. Wydaje mi się, że to i tak jest dla nas istotne, żeby to ogarnąć. Natomiast tutaj, słuchajcie, badam Frostland, cały czas badam, ale właśnie trzeba by zwiększyć liczbę naszych tutaj możliwości eksploracji, bo to widzę, że jest bardzo dla nas istotne. I tu mamy szkolenie zwiadowcze, punkty logistyczne. Reformatorzy zgadzają się z tą koncepcją, 20 ekip Frostlandowych, gdybym to zbadał. I tutaj jak najbardziej w tym kierunku. Tu mamy tylko 15, ale mniejszy wymóg. W sumie z drugiej strony wymóg siły roboczej nas tutaj w ogóle teraz nie boli. Hangar żniwiarzy, to też jest ciekawe, 20 wydajność zbierania, czy jakaś żywność. Ale właśnie, zaraz, ja tu jeszcze miałem wam pokazać, jeżeli chodzi o naszą tutaj strefę chyba przemysłową, tego wam nie pokazywałem, nie prezentowałem. Tutaj mamy przecież naszą fabrykę wytwarzającą dobra. I tak ta fabryka wygląda, więc jak widzicie, fabryka, kominy, wszystko faktycznie się zgadza. Tutaj tak to się prezentuje, więc strefa przemysłowa tak właśnie tutaj wygląda. I jestem ciekaw, czy jeszcze jestem w stanie jakiś budynek wam pokazać. Widzę, tu mamy to samo, wszędzie to samo, więc może do logistyki zerkniemy. Czy wy tutaj macie fajny budynek jakiś specjalny? Nie, wy nie macie budynków specjalnych, ale ci mają budynek specjalny. Tak, ci powinni mieć budynek specjalny, więc przyjrzyjmy się. Centrum logistyczne, tak właśnie o to wygląda, ci pakowanie. Centrum surywalistów, przepraszam, to jest. Więc jak najbardziej tutaj tak to właśnie twórcy wykonali, fajnie to wygląda. No i właśnie, wracając do badań, bo tutaj mi sugerowaliście, tylko tak, lecimy na pauzie, lecimy na pauzie. Sugerowaliście mi, żeby tutaj za kwestii temperatury, ogrzewanie, pompy głębinowe. To mi jest potrzebne, żeby wydobywać więcej ropy. Hydrauliczna pompa, albo pompa szczelinująca. Tu mamy degradacja lekko wzrasta. A tu choroba, natomiast tutaj no więcej ropy dostajemy, więc no to według mnie pompa szczelinująca super będzie, jeżeli się tylko pojawi, to od razu brać. To będę o tym pamiętał. Szkolenie zwiadowców, badamy zasoby. Tutaj zarządzanie ciepłem odpadowym też. Na zapotrzebowanie na ciepło w dzielnicach mieszkalnych spada. Wydajność produkcji wzrasta, aha, czyli tutaj faktycznie mieszkaniówka byłaby miała cieplej, albo wydajność produkcji, no rozumiem. Rozumiem, pracujemy w takim razie, więc mamy to, chyba jest dobrze. Żywności kumulujemy całkiem ładne zasoby. Odkąd tam, słuchajcie, mamy przyrost nadwyżki. Wielolubia wioska wyższa 200, więc faktycznie to robi swoją robotę. No i tutaj temperaturę, żeby faktycznie trzeba będzie na tym popracować. Bo mamy tutaj tak rozłożenie temperatur, tu mamy 40, tu mamy 60. Więc jest sugestia faktycznie, żeby te temperatury troszkę tutaj ogarnąć. Chyba tutaj finalnie nie postawiłem centrum grzewczego. Na to wygląda. Więc zrobimy tak, zwłaszcza, że tutaj widzę 20 i 120, przydałoby się. Więc proszę to ładnie postawić. Lepiej mieć, dogrzewać. Lepiej mieć z materiałów, niżeli z czegoś innego. No i ekipy Frostlandowe jak najbardziej będziemy badać. Ile tu zostało? 8 tygodni, to jeszcze. Zwiadowcy, pionierzy i opracujcie. W sumie kolejne technologie jakieś. Zanim to wdrożymy, 2 tygodnie, chcemy jak nam faktycznie tutaj zejść, żeby Frostlanderzy nas popierali. Bo te drogi, te ścieżki, które sobie tam badam, okazują się mogą być dobre dla czasów trudnych. Na razie ich nie mamy, ale możemy ich doświadczyć. Tutaj jeżeli chodzi o te strefy, tutaj możemy troszkę powkurzać wiernych, bo pobrać sobie
pozostałości, ale potrzeba 5 ekip, a my mamy tylko 4, więc no nie mamy jak ugryźć tematu. Wielka wioska fajnie nam generuje. Natomiast mamy zadanie 2000, więc ulepszanie, ulepszanie, jeszcze raz ulepszanie, słuchajcie, nam tutaj świeci. Tutaj na razie mamy później, tutaj czekamy aż zbadają 7 tygodni. No i tutaj słuchajcie, to jakbym, zastanawiam się, czy jakbym to rozbudował miejsce, to finalnie pozwolą mi odzyskać tą ekipę. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że to jest ekipa, którą będziemy mogli cieszyć. Tak samo tutaj czekamy 8 tygodni, no to powoli, powoli ogarniamy. Czy od was mógłbym troszkę zabrać funduszy? 3 tygodnie. Czy od was mogę jakieś fundusze pozyskać? Nie. Jakieś rekruty porządkowe, 8 przyrostów oddział O. Wyciągnij z ich szeregu najbardziej agresywnych ludzi i wciel do prywatnej armii, stacjonujących u boku twoich zwykłych strażników. O proszę, i mamy 25. Chętnie zasilam szeregi strażników. Strażnica może liczyć na pomoc w utrzymaniu porządku. No i super. Tak samo tu mogę. I mamy tutaj. I jest. I bardzo mnie cieszy to. I mamy faktycznie to trzeba czasu. Więc mamy własną armię. No. Sfinansuj projekt, złóż obietnicę. Udziel poparcia, zbierz fundusze. Więc jak widzicie, warto sobie tutaj ogarnąć. Dobra, więc 36. Dzielnica centralna. Strażników. Nadwyżka zasobów, więc jak widzicie, tutaj nie powinno być drastyczny spadek oddział strażników. No i to wydaje mi się będzie super. Teraz tylko tak, jeszcze sprawdźmy jak stare drewno się trzyma. Mam nadzieję, że tutaj fajnie faktycznie to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o produkcję. No tutaj mamy tip top, wydaje mi się, że nie trzeba więcej. Grzejemy, słuchajcie. Czwóreczka, jak widzicie, wszystko jest dogrzane, wszystko jest zabezpieczone, nie musimy się o to martwić. Więc tutaj mamy ładną produkcję, no ale trzeba zwiększyć tą produkcję. Tutaj miasto się rozrasta, tylko trzeba tych ekip. No, póki tych ekip nie odzyskam albo nie rozbuduję, to nie mam co kombinować. Więc obserwujmy, obserwujmy dalej, co my tu mamy. Mamy nadzieję, że nie dołączyli tylko po to, żeby rozwalić ludziom czaszki. No tak, oczywiście to może być wpływać na nasze niezadowolenie. Spadek, służba bądź rząd w wolontariacie. Ponoglono badaczy, no to ponoglenie badaczy widzę słabo działa, no ale trudno. Musimy ich tutaj mieć po swojej stronie, żeby faktycznie to było wydajne. Bo zależy nam na tym, żeby było to wszystko wydajne. I magazynów, czy magazyn właśnie, poczekajcie, czy magazyn finalnie tutaj zbudowałem? To jest ten magazyn? Tak, 50 tysięcy wskoczyło, mamy zadanie. Violet Jennings, 19 lat, bagażowa, dostarcza zapasy z nowej osady. Każdy mnie pyta, jak mi się tam żyje? Nie zamarzasz tam? Co wy tam jecie? Są tam jacyś przystojniacy? Co im odpowiadam? Tak, jest tam cholernie zimno, zupa pachnie jak łajno, chłopy też. Ale nie o to w tym chodzi. To, że mogę być pierwszej osadzie w moim życiu oddychać powietrzem innym niż w tym nowym Londynie. To, że tym razem mogę postąpić słusznie. Dlatego wszystkiego warto żyć. Nasza pierwsza osada jest w pełni operacyjna. No właśnie. No właśnie, więc operacyjność bardzo fajnie. A ja miałem budować, pamiętam, Instytut Badawczy. W tym miejscu miał być zbadany Instytut Badawczy, więc badamy, bo technologia widzę bardzo ciśnie. A później jak przyjdzie chłód, to już nie będzie czasu na badanie. Więc teraz trzeba ciśnąć. Ale widzę, że zasób węgla mamy, zapewnić za 14 tygodni. Tutaj mamy do paliwa. Wypełnię obietnicę Frostlanderze. No fajnie i bardzo mi to cieszy. Więc teraz myślę, żeby zarządzanie ciepłem odpadami, wydajność faktycznie zwiększyć, ale chyba bardziej ropy. Tu jest 3 tygodnie, jak to zbadać. Szkolenie zwiadowców nam wskoczyło, terminal towarowe, bloki mieszkalne, wynagrodzenie za pracę, leczenie, wieże strażnicze, centrala miejska. Właśnie o tym całkowicie zapominam. Tutaj arena walk, centrum konserwacyjne. To są rzeczy, które już powinienem mieć, a ciągle o nich zapominam. Fabryki, zaawansowane odlewnie fabryki prefabrykatów, fabryki kompozytów. Ogrzewanie, pompy głębinowe, to jest to. Więc idziemy w kierunku nowolądniczyków, chyba że 5 tygodni, kurczę, kusi. Dobra, spróbujmy. Żeby nie... Modyfikacja wytrysku generatora do wybudowania w dzielnicy typu centrum. Optymalizacja życia, która zwiększa wydajność ciepła wybranego rodzaju paliwa. O, zbadajmy tą koncepcję. Tutaj nikt
nic innego nie proponuje. To ja to chcę zbadać, bo jeżeli to faktycznie nam generatorze właśnie niedostępne ulepszenie to nam zwiększy wydajność, to jestem jak najbardziej za. Oj tak, więc wydajność powinna tutaj jak najbardziej mieć znaczenie, więc na razie zrobimy tak. Więc wysokie obroty na razie, tymczasowo, a my zobaczmy, już frostanderzy nas w końcu lubią. I jest dobrze. A my zobaczmy, mamy ekip 14, możemy gdzieś skoczyć, coś zrobić, na przykład zabrać prefabrykaty, choć tych akurat mamy dużo. Jeszcze nie czuję, żebym potrzebował, bardziej bym chciał może to rozwinąć. Ale z drugiej strony chciałbym pocisnąć tutaj. Czy ja mogę? Załóż osadę. 400 węgla, niewyczerpany złożę zasobu. No to słuchajcie, ja to buduję. Jeden rdzeń, 10 ekip poszło. Tysiące naszych ludzi buduje swoje domy w nowych osadach. Nie jesteśmy już zależni od generatora. Marzenie o tym, by uczynić ten świat naszym, staje się rzeczywistością. Chyba, że mróz ponowi nas wystawi na próbę. Musimy przetrwać. No i mamy to. Kolejna osada zrobiona, postawiona. Mogę ją rozszerzyć. Rozszerz roboty. Wymaga dwa rdzenie. Zamiecienie będę już wyłączać tej osady i 600 węgla będą dostarczać. O kurczę, ale dwa rdzenie. Musimy znaleźć miejsce z rdzeniami. I słuchajcie, zrobiliśmy główne zadanie. Przetrwać zamieć. Mamy nadchodzącą zamieć ogarnięte. No, to teraz będziemy rządzić. Mamy 24 ekipy. Widzicie, odzyskaliśmy Frostlanderów. Odzyskaliśmy ich, więc teraz możemy pójść. Gdzie tutaj wysoko jest. Tutaj mamy rdzenie. I tutaj będzie żywność. Więc wysyłamy ekspedycję. Wydaje mi się, że szybko. W kanionie coś będzie, albo gdzieś tu, w dolinie. Są rdzenie także. Mamy 12 tygodni. 13 tygodni rdzenie, prefabrykaty. Tutaj kolejne, łąki. O, tu jest 20. 17 tygodni, no nie mamy na tyle czasu, więc zobaczmy tam, gdzie jest mało czasu, żeby rdzenie jak najwięcej pozyskać. 16 tygodni, wydaje mi się, że to będzie dobre miejsce. Więc wysyłamy ekipę, żeby to ogarnęli. No i znowu mamy tylko czwórkę. No ale badamy, słuchajcie, tutaj jeszcze badamy. Tu już za chwilę, a już zbadaliśmy? Nie. Tu jeszcze badamy. I tutaj 5 ekip finalnie potrzebujemy. No ale finalnie, słuchajcie, 5. Patrzcie, jaki przyrost węgla będzie potężny. Ło, to będzie boost niesamowity. A tutaj oczywiście za chwilę nam się ropa skończy. No niestety. Taki żywot naszej ropy. Czekam tylko, żeby to jeszcze zrobić. 4 tygodnie. Przez 4 tygodnie chcę wdrożyć czwarte prawo, które tam sobie jednak jest takie prawo kapitana, tak zwane, jak można to nazwać, prawa władzy, ale które finalnie powinny nam dać dużo dobrego. Tutaj myślę o tym, żeby aktywować jednak to, bo mi się jednak trochę nie podoba, że o, teraz jesteśmy lepiej, zwłaszcza, że później nie będę mógł z tego wykorzystać, więc może teraz korzystajmy, żeby... Choć z drugiej strony jakbym stamtąd korzystał, a później to wyłączył. Okej, okay, widzę co, w sumie to też nie jest głupia, ale widzę, już ekipa powróciła. Zbadała. Prawda? Mamy zbadane punkty. I zobaczmy, co tu mamy. Gorące źródła. Populacja osadek około 3500 osób. Ci zahartowani ludzie darzą głębokim szacunkiem swoje naturalne źródła, których zdaniem mogą wyleczyć każdą dolegliwość. Proste cieplarnie i podziemne domy ledwo wystarczają, aby wyżywić i pomieścić wszystkich, dlatego w tej społeczności niczego się nie marnuje i nie toleruje słabości. Są nieufni wobec obcych, ale możemy spróbować przekonać ich albo zmusić, żeby pozwolić naszym chorym korzystać z naturalnych źródeł. Jeśli uzyskamy dostęp i drogę do gorących źródeł, będziemy mogli obniżyć wskaźnik choroby. Mieszkańcy Hot Springs twierdzą, że zapewniają nam dostęp, jeżeli odbudujemy stację załadunku na wysokiej przełęczy oraz pomożemy w ich grzybowym eksperymencie w nieskończonych równinach. Wymuś dostęp. Ale trzeba strażników i mogę wrócić. No nie, ja chcę tutaj dobro, jednak w dobrą stronę, więc odbudujemy. Uuu, kurczę, to będzie fajna miejscówka. Wskaźnik chorób będzie obniżony. Wow. Bezimienne urwisko. Uwaga naszych zwiadowców przykuwa duża liczba niewielkich kopców. Odkrywają w nich setki dziecięcych szkieletów. Ścieżka ze szczytu urwiska prowadzi prosto do Hot Springs. Możemy tylko zakładać, że ci ludzie mają swoje powody, aby tak postępować. Moglibyśmy zaprowadzić, że będziemy
Zaproponowałem, że będziemy zabierać do miasta Nowych Londyn wszystkie dzieci, których Hot Springs nie jest w stanie wyżywić. Siła robocza odnotowuje lekki spadek, przyrost nieznacznie wzrośnie, odsetek aktywnych robotników lekko spada. To wrócimy tutaj później, no to ciekawie. Ciekawie, bardzo ciekawie. Ekspedycja Canyon. Poziom niski, ale chcemy dalej badać. Tutaj mamy te prefabrykaty. Na razie nie chcę przyjść z nikim relacji, bo mi się wydaje, że... Choć z drugiej strony, słuchajcie, tam jest tak zbudowane, że... Na razie potrzebuję rdzeni, tak? Szukam rdzeni. Gdzie są rdzenie? Tu są rdzenie. Wysyłam ekspedycję 10. Więc jeszcze 10 mogę gdzieś wysłać. No to na przykład do tej produkcji niech ogarniają. A, bo ja chciałem to odbudować finalnie, tak? Zobaczmy. Jeżeli rozbiorę... Jeden z 150 prefabrykatów, odbuduj 200 prefabrykatów. Czyli 200 prefabrykatów i mamy szansę na lepsze zdrowie. To ja to odbuduję, słuchajcie, mimo wszystko. Ja to odbuduję, zobaczymy. Ja wiem, tam rdzeń był, mimo wszystko, ale może jakoś sobie poradzimy bez tego jednego malutkiego rdzenia. Tu może ten generator, jak z tym badaniem? 55. No jeszcze troszkę. Modyfikacja wtrysku generatora, to by się przydało. 3 tygodnie, słuchajcie, jeszcze tutaj do opracowania. No jest trochę zabawy, naprawdę robi się ciekawie, ale chcemy naprawdę wcisnąć ciepełko. No i mamy produkcję generator 960, zapotrzebowanie. Ciekawy jestem, czy można to jakoś oszacować, ile finalnie potrzebujemy mocy, żeby to wszystko ogrzać. Symbol nadziei, nadchodząca zamieć. Zarządca, nasi strażnicy napotkali grupę przemraźniętych, przerażonych przybyszów na obrzeża miasta. Mówią o opowieści, które rozchodzą się wśród zdesperowanych, walczących o przetrwanie na zamraziętych pustkowiach. Wieści, że nasz masz ulepszony generator może zapewnić bezpieczeństwo każdemu, że tutaj ludzie mają szansę na przyszłość. Wygląda to, że Nowy Londyn stał się symbolem nadziei w obliczu nadchodzącej zamieci. Więcej ludzi będzie przybywać, wzrost pracy zwiększa się, odblokowano prawa regulujące napływ przybyszy z Frostlandu. Rozumiem. Czy będziemy mieć uchodźców, którzy chcą się schronić? Intrygujące. Ale na razie mnie to nie kręci, bo ja mam zbyt fajne relacje tutaj, żeby tracić na to czas. No więc będziemy kombinować. Będziemy kombinować, będziemy robić wszystko, żeby jednak... Mamy minus 4, to i tak nie jest źle. Tak mi się podoba, że to się tak ładnie rozrosło. Badanie, słuchajcie, już przycisnęliśmy mocniej. Więc jestem zadowolony. Napięcia to już się już uspokoiło, u tych się poprawiło i tak naprawdę, słuchajcie, prawie wszystkie mamy full. Zbierz fundusze, no ale popsujemy sobie relacje, a musimy wytrzymać jeszcze jeden tydzień. Jeden tydzień i zbieram fundusze ile się da. Taka moja natura, że ja jestem na to nastawiony. Oczywiście, stary dreadnought, czy sobie wyradzicie? Mamy, słuchajcie, tutaj nadmiar o ludzi. O, jak to jest dziwnie zbudowane. Popatrzcie, jak to jest dziwnie zbudowane. Ojej. No, czegoś takiego, słuchajcie, jeszcze nie widzieliście. Ciepło, no ciekawie, jak to dogrzewa finalnie. Jakie znalazłem, słuchajcie. No, widzicie, co tu jest? No nie. Eksploracja zakończona, szczyty Tesli. No to tutaj mamy coś. Teraz kolejne. O ruiny miasta Tesli. No, nie uciekaj. Chodzący majaczą pozostałości miasta słynącego z niegdyś cudów technologii. Owiana złą sławą metropolia przez lata została ogołocona do cna, ale zwiadowcy znaleźli tam nienaruszoną komorę. Jest w niej maszyna obliczeniowa zasilana przez urządzenie zamieniające węgiel na ropę. Maszyna nadal działa, ale cel obliczeń jest nieznany. Możemy odłączyć konwerter i otworzyć go w mieście w Nowy Londyn, wyłączając maszynę, aby przysłać ekipę naukową, która wykorzysta urządzenie w naszych badaniach. Odłącz maszynę i otwórz proces zmiany węgla na ropę w mieście Nowy Londyn. Wow! Po dostarczeniu do miasta po ukończeniu badań nad wpływem węgla. 50 tysięcy jednostek. Stwórz posterunek badawczy zwiększając szybkość badań. Na razie zostawmy, ale wydaje mi się, że posterunek byłby super. Tutaj mamy kopalnię kapitana. Kapitan osobiście zlecił budowę tej kopalni, gdy rezerwy węgla w Nowym Londynie zaczęły się kurczyć. Jednak zamieć pochłonęło pośpiesznie konstruowaną drogę. Na ścianach szybów w górnicy zapisali pożegnanie dla swoich rodzin. Posterunek w tym miejscu mógłby zwiększyć nasze zapasy węgla. O 250, aż do wyczerpania 210. Ładnie, ładnie, podoba mi się. Tajemnicze wieże.
Na szczytach można dostrzec wysokie wieże, dalsze badania utrudniają nieustanne wiatry dotyczące teren lodowiec. Wydawcy zauważyli, że w tym kierunku prowadzą niektóre tunele z miasta Tesli. Moglibyśmy wyposażyć ekspedycję, która spróbowałaby dotrzeć tam przez podziemia. 30 ekip. Wow, dużo. A tu, żeby zbudować, ja mimo wszystko badania chciałbym. Stwórz posterunek badawczy. Zwiększ tempo. No nie wiem. Kurczę, kusi. I tu jest jakaś droga do... Wiecie co? A niech idą, niech zbadają. Jestem ciekaw. Kurczę, ciekawość mnie zżera teraz. I to potężnie. Tak mi żarła, że ja widzę zamieć, a ja ich wysyłam, nie wiadomo gdzie. No dobrze. No dobrze, słuchajcie. Lecimy z tym. Zapasy węgla widzę, czy trzeba będzie faktycznie jakiś magazyn zaraz ogarnąć. Kolejny magazyn. Paliwa. Czy tutaj coś pomoże? Nie. Tutaj wam pomoże? Nie. Wam też nie. To tylko tak naprawdę paliwo jest w tym momencie tutaj do garnięcia. Faktycznie zmniejsza siłę roboczą. Co jest akurat spoko. Ale potrzebujemy magazyn paliwa faktycznie. Zastanawiam się, czy jeszcze nie będę chciał tego jakoś powiększyć. Coś tutaj dostawić. Zobaczymy. Słuchajcie, wymagane 1000 ludzi, no to faktycznie jest mocno tutaj ograniczamy. Ale działamy, cały czas działamy i to mi się bardzo podoba, żeby cały czas tutaj rozwijać. Ile zostało? 3 dni. No to słuchajcie, 2 dni i 1 dzień. Już mogę? Już mogę? 1 dzień, 3 dzień, 4 dzień. No nie, coś włączyli swoje. Nie zgadzam się. No nie, wrzucili coś swojego. Szkolenie zwiadowcy pionierzy. Kto mi to wrzucił? Prostlanderzy wrzucili, reformatorzy. No to słuchajcie, mimo wszystko oni będą pionierzy. Poziom zagrożenia terytorium się zmniejsza. No to ja ogólnie jestem za tym, tak? Tylko ja bym chciał mieć wszystko fundusze. Skoro wy nie, ja robię tak. Ja wiem, że to może się nie podobać, ale ja tak zabieram. Sorry, no nie ma. Tak jest, zabieram i słuchajcie, od was też? Od was się chyba nie ba, bo ostatnio od was zabierałem. A teraz, ile potrzeba? 47 kontra 48, to jest bardzo podzieleni. Nie można zbyt dużo obietnic. Niepewnych. Znowu Londyńczyków, czy to wejdzie? Jakbym to wykorzystał. Reputacja, relacja z pozostałymi 55 kontra 34. Relacje ze społecznością sprzeciwiającą się tempu prawu ulegną pogorszeniu. Troszkę pogorszymy po stronie Nowolodyńczyków. No, powiem wam szczerze, to może nas troszkę zaboleć. Powiem szczerze, chyba po raz pierwszy użyję ukierunkowanego głosowania. Zobaczymy, jaka to będzie miało konsekwencje, bo de facto to, co oni tu chcą wdrożyć, jest jednak mi na rękę, bo chcę zmniejszyć poziom zagrożenia terytorium. Zobaczymy, jakie będą tego konsekwencje. Głosujemy w takim razie. Czy wystarczy? No nie, 55, widzicie, byłoby ciężko. Mocno kontrowersyjna ustawa. Bardzo podzieloni tutaj byli wszyscy. Zobaczymy, jakie będą konsekwencje. No, relacje mocno poleciały, jak widzicie. Tutaj nawet na biały nam wskoczyły. Drastyczny spadek. No ale słuchajcie, przypisałem badania poprawia relacje. Mimo wszystko z kimś tam popracowaliśmy. Mamy to. Tak jest, mamy to zdecydowanie, warto na tym popracować. Więcej funduszy, no chyba to wiem, że fundusze. Ale teraz tak, opracuj recyklujące ciepło ciepła. Ile tam brakuje do badań? Ile tutaj? Nie jeden tydzień, tylko to jest 29 tygodni. A ja zbadam, słuchajcie, takie badania. Mam pompy głębinowe, to na pewno chcemy. Ale wiemy, że finalnie, o tu jest stacja opanująca węgiel. To też jest super, by było opracować. Obiekt wykorzystujący przemieszczone procesy oraz składu, ale tu jest 80 ropy. Nie, to jest tak samo. To słabo. Natomiast, żeby popracować, podbić relacje z Nowolondyńczykami, faktycznie trzeba tutaj w końcu ten temat załatwić. Wydajność produkcji wzrasta. Badamy 3 tygodnie, słuchajcie. Niech będzie, niech to mają, żeby jednak to sobie wzmacniać i trzymamy.
Tutaj nie mamy. Czy ktoś coś tutaj chce? Zakryty do porządku, wieczorne modły. Tu musi być przychylni. Ale możemy popracować tutaj przy tym. Sfinansuj za dużą obietnicę. Nie wiem, udziel poparcia. Jak właśnie tutaj jest kwestią? Złóż obietnicę, może zobaczymy jakie obietnice. O dane macierzyństwo, przyrost populacji wzrasta, nie chcemy. Zachowane leczenie, choroba spada. Lekarze muszą kierować się narzędziem, zasadą, po pierwsze nie szkodzić. Każda procedura powinna być uprzednio zatwierdzona przez ordynator, aby zapobiec pomyłkom. Równe wynagrodzenie. Przychodzi ci pomyłki, tylko spadną, zaufanie leków wzrasta. Zachowane leczenie, choroba spada. Wydaje mi się, że to 40 tygodni opracujemy. Mogę to, albo na razie odmów obiecania czegokolwiek. I tak wydaje mi się, że podbijemy sobie. Nie będę nic kombinował, na razie zostawiamy tak jak jest. Jest według mnie dobrze. My pójdziemy nawet zaryzykował stwierdzenie, bardzo dobrze. Mamy tutaj kolejne eksploracje i mamy coś zbadane. Cieplejszy sezon, o jak miło, dziękuję. A tutaj mamy, aha, to było to. Więc finalnie, słuchajcie, z cieplejszego sezonu mogę pozwolić sobie teraz na to, żeby generator odciążyć, bo mamy teraz finalnie ładnie, no i patrzcie, no i pięknie. I zasoby węgla będą całkiem potężne, ropa też będzie, więc wszystko dbamy o to, żeby wszystko napływało tak jak trzeba. Wielka wioska to możemy polepszyć, ale tylko trzeba nam faktycznie rdzeni. Choć z drugiej strony, jakbym tutaj przyjął tych, też by było całkiem niedobre. Wypełnione obietnice. No i nowolony czysty są zadowoleni. Ja też jestem zadowolony, że wy jesteście zadowoleni. Więc teraz możemy badać to, co chcieliśmy. Czyli teraz ogrzewanie, pompy głębinowe. Pompy głębinowe, więcej wydobycia ropy. Więc teraz lecimy z niech będzie wiernych. Degradacja leków wzrasta. No to luzik, zbadaj koncepcję za 100. Czy stacja płynąca węglem? Może to, bo nie wiem jaki jest w sumie koszt 100 wymóg węgla, aha, czyli 60 wymóg węgla. Czyli co, przetwornik upłynienia 60 węgla zamienia na 80 ropy? Wow, to nawet nie byłoby złe, słuchajcie. Zbadać koncepcję. Choroba lekko wzrasta. Zapotrzebowanie na materiały, no to według mnie faktycznie Frostlanderzy tu wygrywają. Ale to ja już wiem, stacja płynąca węgla to wdrożę, a teraz pompę głębinową odpalę, żeby faktycznie tutaj opracować nad tym. Bo jak widzicie, mamy mnóstwo siły roboczej, możemy naprawdę sobie na to pozwolić. Jestem naprawdę zadowolony, tylko teraz tak, na spokojnie, 34 ekip, zaraz to ogarniemy. Na razie jesteśmy na minus 4, w porządku. Dobra, wszystko kumulujemy. Żywności mamy na 45 tygodni. Magazyny tutaj przepełniają się. Jest naprawdę rewelacyjnie. Ja się bardzo jestem zadowolony. Jestem bardzo zadowolony z tego, co tutaj udało nam się finalnie osiągnąć. Słuchajcie, nie ma napięcia. Napięcia brak. Zero tutaj bulwersów w naszym kierunku, z jakiegokolwiek kierunku. Mamy 39 ekip, więc coś chyba udało nam się zbadać nowego. Tak czy nie? Gdzie wy byliście w ogóle? Co wy badaliście? Tutaj badają. Tutaj chyba badali, słuchajcie. I prawdopodobnie to jest to miejsce. Tak, mamy. Zwiadowcy dotarli do końca tuneli i znaleźli odizolowany krater otoczony pozbawionym zasilania słupami elektrycznymi. Na dnie krateru jest zamroznięte jezioro, a pod nim skute lodem budynki. Geolodzy podejrzewają, że jezioro nie jest naturalne i powstało wskutek uderzenia ciepła, które stopniało śnieg w pobliskich szczytach, doprowadzając do zalania kraterów w dolinie. Nie mamy pojęcia, co mogło uwolnić tyle ciepła, ale wygląda to, że stara Tesla planowała coś wielkiego. Jeżeli założymy tu posterunek, być może będziemy w stanie przebić się przez lód i rozebrać niektóre obiekty na części. Posterunek w tym miejscu mógłby dostać prefabrykaty do miasta. Prefabrykaty. To załóżmy. No i mamy, słuchajcie, prefabrykaty 1 plus 1, aż do wyczerpania 400 prefabrykaty. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Ciężko stwierdzić. Ale tak, o kurczę, tu będzie ciężko budować ogólnie. Widzicie, tutaj górami, trzeba właśnie zwracać uwagę, bo no, powiecie, dlaczego nie buduję ten, ale trzeba zwracać uwagę na topologię faktycznie tutaj zabudowy. I tutaj mógłbym się spiąć z tym? No nie bardzo. Może z tej wysokości, bo tu też trzeba zwracać uwagę faktycznie, jak to tutaj wszystko jest podpięte. Może jednak postawić tu na wyżynie.
No nie, tutaj nie. Że w tym punkcie. Tu. A tu mógłbym się spiąć z tym. Chyba, że przez łąki byśmy przeprowadzili. O kurczę, to też mnie kusi. Łąki niski. I mamy, słuchajcie, rdzenie, prefabrykaty i mieszkańcy Frostlandu. Więc wysyłamy ekspedycję. Niech zbadają, a tutaj zrobimy dalej. Odpalamy, niech tutaj ściągamy. Ściągamy zasoby czterech. Ciągle tych czterech nam gdzieś odgradza się. Posada górnicza. Ja bym chciał mimo wszystko to rozszerzyć. No bardzo mnie boli, że tego nie mogę. Bardzo mnie to boli. Obóz szamanek. Tutaj mamy rdzenie. Pamiętam, trzy rdzenie tam by były. Jakaś świątynia. To też nie. Tutaj badamy. No kurczę, wszędzie badamy, tylko rdzeni nie mamy. I to jest ból. I to jest niesamowity ból. Ale no słuchajcie, 1032 ciepłowniki. No chyba lepiej się nie da. Mimo wszystko. Chyba lepiej się nie da. Wszyscy na złoto praktycznie. No lepiej na... Ja jestem zachwycony. Choć pewnie zamiznam to mocno skoryguję. Też czuję, że w tym kierunku może to odbyć. Mamy coś tutaj, wydarzenie. Eksperymentalna adaptacja. Eksperymenty reformatora osiągnęły nowy poziom. Oprócz zewnętrznych ogrzewaczy krwi zaczęli opracować ulepszone zasilane ropą protezy. Nie czuję się już ciężarem dla innych, powiedział jeden z reformatorów, który stracił rękę z powodu odmrożeń. W osadzie będę mógł pracować na zimnie dłużej niż ktokolwiek inny. Pieni są jednak przerażeni. Żądają, abyś zakazał tych eksperymentów. Ludzkie ciało to świętość. Niedługo wszyscy będą zmuszeni do korzystania z tych ulepszeń, bo inaczej czeka ich śmierć na mrozie. Siła robocza od reformatorów zwiększa się, blokuje akcję społeczność, reformatorów zwiększa siły roboczej. Należy do tego, co robimy, nie możemy zapomnieć o naszym człowieczeństwie. A ja chcę zobaczyć, jaki będzie. Ale właśnie, bo tu ferwor. Chcę zobaczyć, jak to zadziała. Troszkę nam relacje się zmieniły. You have no reason to fear the steward's militia, unless you are an enemy of the steward. No właśnie, mieliście komunikat z finansowym projektem, tutaj jest udział poparcia, żeby Firewall. Ile oni w ogóle mają poparcia, bo to jest też ciekaw. 14%, a ci mają już 23%. No to dajmy tutaj, żeby zmniejszyć. A tu mamy specjalne, ulepsz robotników. Wydajność, jakbym miał mało wydajności. No nie mam, słuchajcie, z czego wyciągać tej siły roboczej. Ja bym chciał coś jeszcze, słuchajcie, budować, no ale obawiam się, że mogę tutaj coś przedobrzyć. Może tutaj te zasoby finalnie, albo spożywkę. Nie chcę przedobrzyć w żadnym kierunku. A wiemy, że to wszystko przecież nas kosztuje ciepło. Każda struktura kosztuje nas ciepło. Ale mimo wszystko chcę tutaj przekopać. To mnie nie kosztuje ciepła, mimo wszystko. Jak samo tutaj mnie nie kosztuje ciepła. Więc te zasoby C. To jest tak, dobra, to zróbmy tak. Tak, tak, tak. I tak, wydaje się, że spoko powinno być. Dobra, niech lodołamacze działają. Mamy siły robocze, więc niech tutaj pracują na pełnej parze. No ale faktem chciałbym więcej ludzi wysyłać poza. Żeby tutaj coś tu jeszcze mamy. O, słuchajcie, kolejna szczelina, teraz zauważyłem. Schronienie ciepło i jeszcze mamy jedną szczelinę. Jakim cudem ja jej nie zauważyłem wcześniej? Ej no! No to słuchajcie, ja się teraz dokładnie rozglądać trzeba. Bo okazuje się, że jeszcze jest jedna szczelina. Ja się do niej chcę dobić. To będzie bardzo wąskie. 3. No to 2 osiedla, słuchajcie, jestem w stanie tu wcisnąć. Schronienie 20 ciepła. No to lecimy tam już. To może z innego punktu. Zobaczmy, jakbym to. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I wchodzimy w 7-8. O kurcze. No to nową miejscówkę. Czy pytanie, czy ona przy update'cie się nie pojawiła? To może być ciekawe. Natomiast słuchajcie, skoro tak, to może kolejne magazyny, no nie wiem, czy chcę. Aktywny dystrybutor ciepła, dużo ciepła, tylko degradacja nam wzrasta. Żywności, wydobycie, no skoczyło tego mnóstwo. Kopalnia, przemysł. Centrum odzysku nie musimy, logistyka. Siedziba survivalistów mogę podbić, ale po co?
Modyfikator wytrysku. Wymaga jeszcze dwa rdzenie. O, widzicie. Muszę mieć rdzenie. Muszę mieć dwa rdzenie minimum, żeby to ogarnąć, więc chyba... Chyba ściągniemy do nas. Chcemy tak na szybciej tą wydajność zwiększyć, tak? Chyba ściągniemy do nas ekipę. Ile to wam zostało do końca? 3 tygodnie, 5 dni, za dużo. Za długo. 6 tygodni, no nie ma opcji. No nie, słuchajcie, no to muszę ściągnąć tą ekipę. Bo ja potrzebuję te rdzenie odzyskać, które tutaj nam obiecali. Szamanki. Okej, okay, 3 rdzenie nam dostarczą szaman. Ci nas z Nowego Londynu tutaj w Wiedni nie polubią za to. Ale spokojnie udzielimy poparcia. Już jest lepiej. Tak jest, już. Więc trzeba tutaj pomóc. Damy coś jeszcze? Nie, nie, raczej nic nie damy. Coś przestawimy. Złożyć obietnicę może. Złożymy. Zobaczmy jakąś obietnicę. Zachowanie, to może to bym dał, żeby tam popracować nad tym. Zachowane leczenie, czy na przykład tutaj leczenie faktycznie w mieście, to nie, Frostland? Społeczeństwo, to będzie społeczeństwo, czyli leczenie tutaj. Szybkość badań nieznacznie wzrasta, choroba nieznacznie spada. Choroba spada, po prostu. Więc wydaje mi się tutaj faktycznie... Lekarze powinni nieustannie dążyć do opracowania i wdrażania innowacyjnych terapii. No nie, to zdecydowanie też eksperymentowanie na chorych lepiej nie. Więc musimy dbać o to, żeby też ta relacja, napięcie było niewielkie i tutaj było wszyscy zadowoleni. Tak? Chcemy dbać o to, bo jednak to jest istotne. 89. Cały czas, słuchajcie, pracują te nasze, słuchajcie, po nagranie badaczy, więc super. Bardzo mi to cieszy. 24 mamy wolnych. Możemy teraz badać dalej Frostland, Dolina, mamy dostęp do rdzeni, ale najpierw zbadamy co tutaj jest. Właśnie, rdzenie chcieliśmy. Wyprawa Roeta, możliwe osadnictwo. Opuszczona baza wita nad znakiem Fortitude, zawalił się dach laboratorium, w którym naukowcy badali przyczynę mrozu. Całe szkolenie wyszło jednak z tego bez szwanku, podobnie jak sprzęt wykorzystywany na rozwiązanie kontaktu z innymi miastami, dysponującymi generatorami. Możemy zabrać wszystkie zachowane zapasy z powrotem do Nowego Londynu, albo możemy je stawić, dzięki czemu ponowna aktywacja będzie mniej kosztowna. 3 rdzenie, 300 prefabrykaty. Czyli szybsza eksploracja prawdopodobnie. Okej, okay, no ale 3 rdzenie, tak? Rdzenie potrzebne. Kopalnia Marzyciel. Na pewno nad kopalnią znajduje się huta żelaza. Jej ściany są pokryte projektami wozów i pojazdów transportowych. Mniejsza huta szkła wytwarzała jakieś delikatne przyrządy naukowe. Zostało tu niewiele narzędzi, ale na samym dole szybu nadal jest żelazo. 2,5 miliona prawie. Wow. Ale nie chcę nic na razie budować. Chcę dalej eksplorować. No ale te rdzenie, no nie wiem. Czy chcę przyspieszyć? No w sumie tempo eksploracji. Zbierz zapasy. Możemy zabrać wszystkie zachowane zapasy, no, albo możemy... Mniej kosztowny, no i właśnie to jest to. Jak mniej kosztowna? Ile mniej kosztowna? To mnie bardzo interesuje. Ale chcemy tutaj dolinę dalej badać. 13 tygodni. I grzbiet. Faktycznie dolina się ładnie odkryje. Tutaj kolejna dolina, 10. No to już mamy, wszystkie drużyny poszły. A my mamy te rdzenie? Mamy rdzenie, więc pora, słuchajcie, budować nasz wstrzykiwacz. Co to było? Pod H? Nie, to było tutaj. Tak. Więc modernizacja rdzenia pełną parą. I także będzie nowa prawo. O nie, znowu ktoś coś rzucił. Jak nie lubię, jak mi tu rzucają. Wydajność produkcji wzrasta. Ktoś mi tutaj coś wrzucił. Nowolęcy w Wiedni znowu. Zarządza ciepłem odpadowym, recykluje ciepło odpadowego. Nadmienne ciepło generowane przez urządzenie przemysłowe będą przekierowane z powrotem do maszyn. Dobra, zagłosujemy. Oni tak widzę, mają sporą większość w tym głosowaniu, więc niech to będzie, niech sobie uchwalą. Spokojnie, budujemy relacje. Mamy to, więc wydajność pracy wzrasta jeszcze bardziej. I damy się na drugą, to genialnie. No właśnie, genialnie. Acz ponowne wyprowadzenie oparów do innej maszyny w ogóle jest bezpieczne.
Też dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Natomiast słuchajcie, kończąc, zachowanie lecz nie to, na pewno, ale z tym poczekam jeszcze. Pompy głębinowe mamy, teraz stacje upłynniające węgiel. Ulepszenie generatora mamy poziom drugi i tutaj ulepszenie generatora... skonstruuj poprzednie, czyli jak to zbuduję, to będę mógł tam cisnąć. Stacje upłynniające węgiel, wydaje się, że sensownie. Tutaj mamy 100 węgla. Ale to choroba lekko, mamy szpitale, zbadamy tą koncepcję Frostlanderów. Niech to się wdraża. Według mnie jak najbardziej trzeba. Niech to tylko zbudują tą. Dalsze eksploracje mamy. 24 kolejne miejsca. Jeszcze do zbadań. Kurczę, ile dzisiaj odkryć? No bardzo dużo. Omszałe jaskinie. Nasi zwiadowcy twierdzą, że za porosty i mech tych jaskin są całkiem smaczne. I nadają się do zupy. Przynajmniej lepsze niż to, niż wiór. To znamy wióra, tak? Wióra w zupie. Choć ja nigdy wiór nie oferowałem. Ja samą zupę oferowałem. Mogę zebrać z... albo przeklęty krąg. Wokół zwęglonego ciała grupa nomadów stawia krąg dziwnych maszyn. Na każdy z nich wyjęto napis: porzućcie wszelką nadzieję. A niektóre z nich zawierają przydatne rdzenie. Nasi zwiadowcy twierdzą, że części są przeklęte i należy ich ruszać. Zaufanie lekko spada. No proszę bardzo. Jakie przeklęte rdzenie, no bez przesady, już nie kombinujcie, bo nam rdzenie są potrzebne. Zaufanie zaufaniem, ale jednak ja nie będę kombinował. Aż tak. Mamy. Rąży nam prawdziwy mędrzec, niech każdy dowie się jak mądry jest zarządca. Dziękuję serdecznie. Co tu już mamy? Wiele frakcji reformatorzy rozprzestrzeniają się. Zarządco, cieszę się twoim poparciem, reformatorzy zaczęli działać w nowej dzielnicy. I członków można spotkać na każdym rogu i teraz także odblokowują regularne wiece w pobliżu głównego węzła tej dzielnicy. Ponownie pytają, na czym powinni się skupić w następnej kolejności. I co mamy? Więcej siły? Nie. Ciepłowniki? Przychód ciebie może zwiększyć zaspokojenie zapotrzebowania na dobra konsumpcyjne. Ale ulepsz robotników. Wydajność produkcji wzrasta. Ciepłowniki też mamy. Łatwo pozyskujemy. Wydajność. Jeszcze więcej. Słuchajcie, produkcja 27 na tydzień to i tak nie jest mało. Patrzcie ile dobra i już faktycznie potężnie się to rozrostało. Wow, super, ale słuchajcie, kończymy. Chcę zobaczyć ten strzyk, żeby wam też nie trzymać w niepewności. Chcemy zobaczyć jak to budują. Ale jednocześnie chcemy skoczyć tutaj, żeby także tutaj budowali to co wiemy, że mogli budować. Pod N jest to wydobycie. Pompa szczelinująca. I chcemy to wdrożyć w sumie wszędzie. Tu mamy najlepsze ciepło, wskaźnik. Jest pompa szczelinująca w tym miejscu. 100 ropy, ciach. I jeszcze N. 100 ropy, ciach. I poszło. Poszła ekipa, słuchajcie, mamy to ogarnięte. Wydaje się, że sensownie. Stan zastoju. No to trzymamy poziom według mnie. I mamy mnóstwo jedzenia. Przelewa nam się, nawet bym powiedział. No kurczę, przelewa nam się. I tutaj mamy przyrost, no troszkę mniejszy ropy, ale zaraz będzie taki dość dawka ropy, że spokojnie ogarniemy i mam nadzieję, że też to ogarniemy. A zamieć coraz bliżej. Nie wiem którego tygodnia, ale coraz bliżej. No i zobaczmy tą przebudowę. Udało się. Generator. Optymalna zasada zużycia ropa, czyli mam wybór co zużywam. Ropa, czy węgiel, czy para. I jest jeszcze para, słuchajcie. Oczywiście, że jest. Więc finalnie jest. Ja myślałem, że jednak to zostało usunięte z gry, ale jest. Optymalizacja zużycia. Co spalamy? 180 jednostek daje nam 633 ciepła. A węgiel daje nam 200, daje nam 600. No to według mnie przerabianie węgla na ropę jednak jest opłacalne. Zdecydowanie. I takim to akcentem spokojnie możemy powiedzieć: dobra robota, chcemy więcej. A jeżeli ten epizod Frostpunk 2 przypadł wam do gustu i chcecie dowiedzieć jak finalnie poradzimy sobie z zamiecią, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!